Siemanko, z tej strony Superza090 i zapraszam was na dzisiaj wielkie emocje. Już za chwilę zagramy półfinał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn, mecz Polska-Francja. No a więc jedziemy z tym koksem i błagam was chłopaki, wygrajmy ten mecz, wygrajmy to. Jedziemy, ładowanie hali i rozpoczynamy już za chwilę wielkie widowisko, jakim jest półfinał Mistrzostw Świata. Zobaczmy, jakie składy widzimy na dole. Co za skład francuski i polski również. Nasz piękny skład, nasza drużyna. Tak jest, właśnie tak. I rozpoczynamy to spotkanie. Francuzi na biało, my na czerwono. Jedziemy, wielkie emocje, walka o medale. Rozpoczynamy. Francuzi zaczynają od ataku, a my fatalnie w defensywie tracimy bramkę. Siemanko, jestem z powrotem, przepraszam. Coś mi się zacięło i nie wiem, ale dobra. Gramy tkaczyk. Niedobrze, niedobrze gramy, niedobrze. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tkaczyk. I gol! Gol! 1-1! Nie pozwolić Francuzom na łatwe zdobywanie bramek. To... reakcja w defensywie. Niestety. Dobre podanie Francuzów na skrzydło i tak pada druga bramka na Les Bleus. Tkaczyk! 2-2! Dobrze, dobrze. Musimy gonić tych rywali. Nie możemy pozwolić. Faul Tkaczyka. Dobrze. Jurecki, brawo w defensywie. Teraz ta akcja jest dobra. A balo! Nie ma! Ale rzut karny, niestety. I uwaga, niestety nie bronimy. 3-2. Tkaczyk. I gol! Gol, 3-3. Przejęliśmy piłkę. Jakże ważna akcja tego meczu. Tkaczyk, gol! Gol! Gol, 4-3! I dobrze. Faulujemy Tkaczyk. Dobra akcja z naszej strony w defensywie. Brawo, Lijewski. Faul, dobrze, dobrze. Dobrze gramy w tej chwili w defensywie. Blok. I mamy piłkę. Jurecki. Świetne podanie. Bielecki. Gol. Gol. 5-3. I przejąć tą piłkę. Teraz już nieważne są wyniki. Broni Szmal. I kontratak naszej drużyny. Kuczyński. Kuczyński. Gol. Gol! 6-3! Ależ Francuzi się gubią, ale niestety nie przejmujemy tej piłki i dobrze Francuzi. Trudno rozgrywają tą akcję. Szmal! Tak, Sławek Szmal, Bielecki, gubimy piłkę. Uwaga, rzut jeszcze, a i już po czasie. Niestety. No a więc dobra, po pierwszej powie, jak widzicie, prowadzimy 6-3, statystyki zdecydowanie pod naszą korzyść. Okej, lecimy drugą połowę spotkania. Tkaczyk. Spokojnie, Lijewski. Tkaczyk, 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 gol, Thierry Omeyer, pokonany po raz kolejny. Nie pozwolić Francuzom, brawo, Bielecki. Jurecki, Tkaczyk, Tkaczyk, nie trafia, piłka dla Francji. Aj, co za pech. Mogliśmy przejąć tą piłkę, no w końcu musieli trafić bramkę Francuzi. Tkaczyk,
Jurecki! Aj! Szut z autu. Jurecki! Gol! 8-4! Przejmujemy tą piłkę! Jurecki! Jurecki! Sam na sam! Czy będzie sam na sam? Niestety przejście i piłka dla Les Bleus. Uwaga! I rzut karny! Niestety rzut karny dla Francuzów. Szmal! Niestety nie wybronił tej sytuacji. 8-5. Tkaczyk! Tak jest, tak jest! Tak się strzela bramki. I przejmujemy piłkę, dobrze. Tkaczyk, Tkaczyk, Tkaczyk. I niestety broni ten słynny bramkarz Thierry Omeyer. Ale przejmujemy piłkę. Co z tego wyniknie? Patryk Kuchczyński? Kuchczyński! Gol! Gol! Chyba jesteśmy już w finale. Chyba tak. Ale poczekajmy, brawo, Tomek Tuczyński, nie pozwól, dobrze, dobrze, gramy w defensywie, broni Szmal, tak jest, i lecimy z kontrą, albo nie, spokojnie, Kuchczyński, Tkaczyk, bardzo długo maksy, zagrajmy, Bielecki, Tkaczyk, Liewski, Kuchczyński, gra pasywna, i od nowa ta akcja. Dobrze. Uwaga, Kuchczyński. Kuchczyński. Ależ to dobre było. Liewski, Liewski, Liewski. I gol. I to jest koniec. To jest koniec. Mamy medal Mistrzostw Świata. Mamy medal. Mamy medal! Brawo! Zobaczmy na statystyki. Zdecydowanie byliśmy lepsi. I z kim w finale? Z Hiszpanią. Z Hiszpanią. Dobra, zapiszmy może to, że mamy medal. Słuchajcie. Zapisujemy. Ciach. Jestem pewien. Oczywiście. Jestem ciekawy tylko w ilu procentach już ukończyliśmy ten. Mistrzostwa w 98, okej. Dobra, słuchajcie, gramy finał z Hiszpanią w Malmę. Dobra, stroje, ja bym chciał jednak w finale zagrać białych. To już zmieniamy, a Hiszpanom damy czerwone chyba. O ile się nie mylę, tak jest. Dobra. Słuchajcie, wielki finał. Lecimy. Niesamowite. Mamy już medal, ale czy zdobędziemy Mistrzostwo Świata? Zobaczymy. Mecz z Hiszpanią i co za skład hiszpański. Choćby Raul El Trerios, Tomas, Aginagalde, Szterbik w bramce. Co za skład. Ale my też mamy niesamowity gracz. Wielki finał. Lecimy. Dobrze, Jurecki, brawo. Nie pozwól. Nie wolno puścić. Brawo Szmal. Świetnie zaczyna ten finał. Uwaga. Tkaczyk. Tkaczyk faul. Ale słabo tą kontrę zorganizowaliśmy. Tkaczyk. Tkaczyk. Gol. 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 Bardzo ważny gol. Bo to oni muszą nas teraz gonić. Brawo Bielecki. Kontratak. Jurecki! I dlaczego nie ma? Dlaczego? To może się zemścić. A i niestety Hiszpan przejmuje piłkę na skrzydło. Nie pozwolić, niestety pozwoliliśmy. Szkoda, szkoda tej sytuacji. Tkaczyk, Tkaczyk. Sam Tkaczyk, tak jest. 2-1. Przejąć tą piłkę. Przejąć tą piłkę, brawo Tkaczyk w defensywie, ale co z tego, wyniknie blok, dobrze, mamy piłkę, i kto, Liewski, 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 gol, gol,
Gol! 3-1! Aj, rzut karny. 2 minuty na Tkaczyka. Grzyszman wybroni! Aj, niestety nie wybronił. Dobrze, teraz gramy długą akcję. Dobra, jest już Tkaczyk. Okej, Tkaczyk! Jest gol! 4-2! Tak się gra! Aj, szkoda, nie przejmujemy tej piłki. Uwaga! Aj, szmalnie broni, niestety. 4-3. Tkaczyk. Uwaga! Jurecki! Tak jest! Tak się gra z obrotowym. Dobrze, gramy w defensywie. Dobrze. Nie pozwolić. Aj, skrzydła. To jest nasz problem w defensywie, ja to widzę. Bramka, Tkaczyk. To jeszcze raz z obrotowym. Jurecki, 2 minuty kary dla Garcia. Dobrze, to teraz to szybko rozegrać. Jakoś. I kolejna kara. Entrerios. Ale skończyła się kara innemu zawodnikowi hiszpańskiemu. Kurczyński! Gol! 6-4, to musiało się tak skończyć. Brawo, Bielecki! W defensywie! Uwaga, będziemy mieli kontrę! Tkaczyk! Aj, za dużo kombinowania! Za dużo! Dlaczego tak zagrałem? Nie pozwolić im na bramkę. Dobrze. Dobra, gramy drugą część. Rzucić bramkę. Tkaczyk. Jurecki. Gol. 7-4. Dobrze. I mamy piłkę. Tylko spokojnie. Tkaczyk. Jurecki stracił. Albo Tkaczyk źle podał. Na skrzydło Tomas. I szmal. Ale to tylko aut dla drużyny hiszpańskiej. Dobrze. I niestety bramka. Dobrze, trudno, Tkaczyk. Spróbujmy ze skrzydłem zagrać. Kuczyński, gol! Ależ akcja naszej reprezentacji. Tak grają właśnie. No miejmy nadzieję, że przyszli mistrzowie świata. Brawo Tkaczyk, brawo. Dobrze gramy w defensywie. I szmal, tak jest. I lecimy z kontrą. Od razu. Tkaczyk. Gol. Dobrze. I teraz 15 minut do końca. Jest 9-5. Emocje sięgają zenitu. Ależ fatalnie. Teraz łatwo, zbyt łatwo, Hiszpanie. Zdobyłem tą bramkę. Tkaczyk, Jurecki i nie ma bramki, ale mamy piłkę kontra, Jurecki, gol, Bartek Jurecki. Czemu? Poczekajcie, za chwilę będę musiał zrobić cięcie tylko po tej akcji. I broni szmal. I poczekajcie chwilę. Okej, jestem z wami z powrotem i lecimy z akcją. Tkaczyk. Chciałem na skrzydło tak podać, ale nie mogę coś podać. Jurecki. Nie trafia. Jeszcze nie wygraliśmy to spotkanie. Uwaga! Gol. Ale nie powinniśmy tego przegrać. Długa akcja. Tkaczyk.
Brawo, tkaczyk! Brawo! I... czy do końca możemy grać? Tak! Wygrywamy! Mamy Mistrzostwo Świata! Tak! Nieprawdopodobna historia! Co za emocje! Co za zwycięstwo! Co za zaangażowanie! Co za zwycięstwo! Nie wiem co powiedzieć, po prostu jestem oszołomiony! Brawo, brawo! Polska, Polska, Polska! I widzimy statystyki! Oczywiście byliśmy w tym spotkaniu lepsi! O proszę, gratulacje! Mistrz Świata i HF to my! Trzecie miejsce dla Francji! Zapiszmy może to zwycięstwo! Tak jest! Proszę! Jak to pięknie wygląda! To jest, słuchajcie, puchar za zdobycie Mistrzostwa Świata, tak jest w oryginale, w świecie rzeczywistym, tak właśnie wygląda puchar za zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. No więc dobra, słuchajcie, jak widzicie, zakończył się nam turniej, wygrywamy, zdobywamy Mistrzostwo Świata reprezentacją Polski i słuchajcie, teraz taka kwestia. Wyjdziemy do menu głównego. Słuchajcie, mamy tu coś takiego jeszcze jak tryb ligi. Mamy ligę niemiecką, pierwszą i drugą. Mamy też ligę hiszpańską. Czy byście chcieli, abym zagrał którąś z tych lig, jakąś drużyną? A jeśli tak, to jaką? Nie wiem, ja wam mogę podać jakieś. To możemy tak. Możemy sobie zagrać Fiske Berlin. Możemy KSV Harburg jak najbardziej. Rhein-Neckar Löwen też mi się wydaje, że możemy zagrać. Magdeburg chyba nie, Flensburg nie, Lemgo nie. No THW Kiel ewentualnie, ale raczej wolałbym tamte drużyny. Lubeck chyba jednak nie, mimo wszystko. Grosswallstadt nie. Dobra, tutaj to raczej nie. Ale jedyną drużyną, którą tutaj byśmy mogli zagrać, to jest oto GWD Minden. Fajnie mi się tą drużyną gra. Okej, a jeśli chodzi o Hiszpanię, to możemy sobie zagrać tak. Atletico Madryt. Czy tu gdzieś Ciudad Real? Czy nie? Nie. No, Barceloną wiadomo, możemy zagrać. Ademar Leon ewentualnie też, ale raczej nie. No dobra, no więc wiecie co, czym byśmy mogli ewentualnie zagrać. No dobra, no więc ja będę z wami się żegnał, więc dziękuję wam za to wszystko, za całą serię, naprawdę bardzo fajnie się grało w to i powiem wam, że niesamowicie to jest, bo zdobyliśmy Mistrzostwo Świata i wygraliśmy wszystkie mecze, a tych meczów było, już wam mówię, 9 chyba. Tak, 9 meczów. Więc, no, ładnie. No dobra, a więc ja będę się z wami żegnał powoli, ziomki. Słuchajcie, jesteście super. I jeszcze jedno ogłoszenie. W przyszłym tygodniu zaczynają mi się ferie zimowe. I słuchajcie, w przyszłym tygodniu będą aż 4 odcinki. Ponieważ w drugim tygodniu nie mogę nagrywać, bo będę zajęty igrzyskami olimpijskimi, szczerze mam się przyznam i nie będę miał do tego głowy, więc nadrobię po prostu zaległości w przyszłym tygodniu i zrobię 2 normalne odcinki i 2 z tego drugiego tygodnia ferii w pierwszym będzie, więc no właściwie to tyle, to będę z wami się żegnał, jesteście spoko, ziomy, trzymajcie się, na razie, cześć!